jest posiłała. Where are you? Come on, baby. Move. I don't know why there is like no swimming sign. I don't know, just to keep the kooks out, I guess. I don't know. Oh, okay. Okay, so no sharks. Okay. All right, Connor, let's go swim then. Let's go swim. Gentle. No more. Where's John? Hejka, jesteśmy właśnie na Makaha Beach. Dzisiaj jest sobota, więc spędzamy dzień na plaży. Jest to plaża położona po zachodniej części wyspy, więc tutaj zawsze jest fajna pogoda. Czy zawsze przeważnie. Więc mamy fajne słońce i tak siedzę i czekam, aż John złapie falę na desce, bo poszedł już surfować, bo właśnie chcę tak zawsze tylko raz go nagrać i mieć święty spokój, bo pewnie będzie, jak przyjdzie tutaj z powrotem, to będzie mi się pytał, czy go nagrałam. Także czekam i czekam, a nic nie łapię. Tutaj naprzeciwko mnie jest właśnie taka płytka i spokojna woda, gdzie można sobie popływać, a właśnie kawałek dalej można sobie surfować, więc często tutaj przychodzimy, bo John idzie surfować, a ja idę pływać, mimo że jest napisane no swimming. Ponoć jest mocny prąd wodny, więc tak jakby ta woda Ciebie spycha z prawej strony tutaj w lewo. No. A John jest gdzieś tam, mi się wydaje, że wydaje mi się, że to jest ten koleś tutaj, w białej koszulce. No, nawet nie siedzi na desce, więc sobie poleży. O, nagrałam. To wydaje mi się, że sobie trochę poczekam, zanim złapię go, aż jak on złapie tą falę. O, jakaś akcja się dzieje. O, jest tam John Steele w końcu. Nawet na mnie nie spojrzy. Czy widzi? I don't know. Chyba. Well, that wasn't much of surfing. Why so fast? Huh? Why so fast? They caught that good wave. I caught like one wave. I got two. Oh. You saw that? Yeah. Let me see. Don't tippy toe to the front. That's about it. That's about it. It is a strong current. Look at me. I'm just floating away from you. Although you're going nowhere. I got her. I got her, Kana. Okej, tutaj zaraz już ten dzień będzie się kończył i teraz jak sobie właśnie tak siedzę na balkonie i sobie tutaj właśnie edytuję te filmiki z ostatnich, nie wiem, 2 tygodni, to właśnie chciałam jeszcze dokończyć odnośnie tej Makaha, żeby to tak ładnie wszystko zakończyć, bo jest to jedna z naszych takich ulubionych plaży i dosyć często tam jeździmy, tylko że przez ostatni właśnie miesiąc chyba tam nie byliśmy, bo odbywał się tam konkurs surferski, Buffalo Surf Competition, coś takiego. Jeśli chodzi o położenie tej plaży, to ona jest właśnie po zachodniej części wyspy, tam przeważnie jest bardzo fajna pogoda, rzadko kiedy tam pada, chyba że na całej wyspie pada, to wtedy tam też, ale przeważnie jest tam bardzo fajnie i słonecznie. My tam dosyć właśnie często jeździmy, tylko że my mieszkamy w połowie wyspy, więc dla nas to jest tak jakby połowa drogi, porównując właśnie z Honolulu. Jadąc z Waikiki trzeba liczyć na taką dobrą godzinkę, żeby właśnie w jedną stronę tam się dostać i jadąc tam można zauważyć, że bardzo dużo ludzi ma takie wielkie imprezy w parkach, są to właśnie bardziej tacy lokalni ludzie, którzy organizują jakieś tam imprezy, albo właśnie celebrują jakieś, nie wiem, urodziny, czy tam jakieś baby showers i tak dalej. To właśnie w weekendy bardzo często oni się tak właśnie rozkładają z namiotami i tak dalej i tam sobie jedzą, łowią ryby. Dzieci często mają właśnie jakiś taki bouncy house i tak dalej i dosyć często są to właśnie takie duże zgromadzenia. Te plaże po zachodniej stronie wyspy są dosyć takie piaszczyste, słoneczne, zawsze tam jest ładna pogoda i tak dalej, ale też jak się wiedzie w głąb właśnie tego zachodu, to można zauważyć, że jest to taka część wyspy, która też jest biedniejsza, szczególnie da się to zauważyć przy takiej głównej ulicy, te domy i te biznesy są takie bardziej, no, takie, nie wiem, poniszczone, takie mniej zachęcające w porównaniu, nie wiem, na przykład do Kailua. No i często właśnie przy tej głównej ulicy jest, można zauważyć bardzo dużo bezdomnych i często oni są pod wpływem jakichś substancji, No bo da się to zauważyć, jeśli ci ludzie, nie wiem, siedzą przy ulicy i jakoś się dziwnie zachowują i tak dalej, to jest tam tak jakby dosyć częsty widok i raczej zawsze da się to zauważyć. Oni często tam właśnie mają rozłożone jakieś namioty, ale raczej jak się jedzie na takie bardziej właśnie popularne plaże, to oni tam jakoś nie podchodzą do ludzi, nie zaczepiają ani nic w tym stylu, tylko po prostu no, widzi się to jak się jedzie, więc na pewno nie da się tego uniknąć. Mimo że ta część wyspy jest, widać, że jest trochę biedniejsza, to nie znaczy, że cała ta część wyspy jest biedniejsza, bo właśnie w głąb tak jakby doliny to jest tam bardzo właśnie dużo nowego budownictwa i no, ceny tych domów są na pewno tańsze niż tutaj w centrum, więc bardzo dużo ludzi właśnie tam zaczyna się przeprowadzać właśnie w głąb tej doliny. Jeśli chodzi o samą plażę Makaha, to jest dosyć spora plaża. Na niej przeważnie jest ratownik, na tej plaży są dwie budki ratownicze i przeważnie, chociaż ta jedna budka jest zawsze otwarta, w takie większe święta, jakieś weekendy, no to często dwie budki są otwarte. Często właśnie są jakieś oznaczenia, że nie można pływać i tak dalej, na przykład teraz w sezonie tak jakby zimowym, tak jak było to dzisiaj, bo na przykład prąd ten morski jest dosyć taki mocny. Nawet to było widać dzisiaj na wideo, jak na przykład wchodziłam do wody w jednym miejscu, tak jakby nie walcząc z tym prądem, ten prąd mnie właśnie znosił w głąb. Więc trzeba mieć to na uwadze i tak jakby nie lekceważyć takie znaki, bo mimo że woda wygląda fajnie i zachęcająco, to no, te znaki są z jakiegoś powodu tam postawione. Jeśli chodzi o parking, to parkuje się na ulicy, ale też jest taki parking właśnie betonowy, tylko że jest on po drugiej stronie drogi i tam są właśnie też łazienki. My tam raczej nie parkujemy, bo my chodzimy na tą plażę tak jakby w początkowej części, a nie tam bardziej, gdzie się surfuje, więc my często właśnie parkujemy na boku ulicy. I tak jak mówiłam wcześniej, jest to jedna z naszych ulubionych plaż, bo John właśnie zawsze sobie lubi pójść tam posurfować, a ja no nie surfuję, więc lubię takie plaże, gdzie mogę po prostu wejść do wody i sobie popływać i tak dalej, więc jest to fajna plaża, bo jest strefa do surfowania i jest strefa do takiego chillu, więc to jest fajne. Ja osobiście jakoś nigdy tam nie robiłam jakiegoś nurkowania i tak dalej, ale wiem, że jest taka opcja i to miejsce, gdzie się snorkluje, się nazywa Makaha Caverns i dosyć często widzę, jak tam ludzie właśnie wypływają i jest to dosyć daleki dystans, który trzeba przepłynąć, więc osoby, które nie są tak jakby komfortowo z pływaniem na dalekie odległości w oceanie, to nie powinny tam płynąć, ale są też organizowane wycieczki normalnie, gdzie tak jakby taki katamaran ciebie tam podwozi i tam możesz sobie nurkować i tak dalej. Raczej przy brzegu nie ma nic takiego ciekawego, żeby patrzeć właśnie jako nurkowania, ale właśnie tam w oddali to słyszałam, że jest dosyć fajne. Też dosyć często właśnie słyszałam, że można tam zauważyć jakieś rekiny i tak dalej, więc no, to mnie nie zachęca zbytnio. Jeśli chodzi o zakwaterowanie po tej stronie wyspy, tak jakby na brzegu tej plaży Makaha jest tak jakby budynek, który się nazywa Makaha Shores i z tego co widziałam na takich stronach jak Airbnb i VRBO, to jest tam właśnie bardzo dużo takich apartamentów, które można wynająć i widziałam, że niektóre z nich były takie tanie, że na przykład $70 za noc, więc w porównaniu do innych miejsc wydaje mi się, że to jest dosyć spoko cena za tak jakby apartament, który ma widok na ocean i jest perfidnie na plaży. Jeśli chodzi o hotele, no to w tej okolicy nie ma zbytnio hoteli, tylko tak jakby na początku tej zachodniej części są takie bardziej luksusowe hotele, jak właśnie Four Seasons i tam Marriott chyba jest i taki disneyowski hotel, ale właśnie tak w głąb tego zachodu to mi się wydaje, że to właśnie bardziej takie prywatne zakwaterowania, które są właśnie publikowane na Airbnb i VRBO. Więc jeśli chodzi o Makaha Beach, to by było na tyle. To jest takie, mi się wydaje, że dobre podsumowanie. Zawsze chciałam coś takiego nagrać, bo jest to właśnie, tak jak mówiłam wiele razy już, jedna z naszych ulubionych plaż i mam nadzieję, że kilka klipów z dzisiaj i właśnie ten timelapse i tak dalej mógłby Wam trochę bliżej przybliżyć, tak jakby jak ta plaża wygląda, tak jakby jaki jest tam vibe i tak dalej. I czy warto to odwiedzić, czy nie. Także do zobaczenia na samym razie.